metropoliabydgoska.pl. Ja pamiętam, kiedy jeszcze w poprzedniej kadencji toczyliśmy te rozmowy, to zaangażowanie i zainteresowanie ze strony portu lotniczego było. Odbyliśmy szereg spotkań z ówczesnym prezesem lotu. Pamiętam, że w tych spotkaniach brał udział i zarówno pan prezydent Bruski, jak i pan marszałek Całecki, prezes portu. Bez lotu niestety nie da się tego zrobić, bowiem deklaracje i wola ze strony zarówno samorządu województwa, jak i miasta Bydgoszcz do tego, aby współfinansować te połączenia, jest. Natomiast bez decyzji lotu, że tak, oni chcą przystąpić do tego, mają samoloty i chcą obsługiwać to połączenie, tego się niestety nie da zrobić. Bez zaangażowania polityków PiS-u lokalnych, obawiam się, tego się nie uda zrobić. Widać, że Zielona Góra potrafiła wznowić połączenie i tamte połączenia są. Problem polega na tym, że grzechy zaniechania i ignorancji ze strony posłów PiS-u tutaj są tak przeolbrzymie, że w tym obszarze się niestety nic nie dzieje. Metropolia Bydgoska.pl